Cześć, z tej strony Monika. Słuchajcie, początek tak nagrywam tutaj w sypialni, bo tam strasznie słońce świeci i po prostu źle to wygląda. Co chciałam powiedzieć, to lekko jestem zmęczona. Dowiecie się dlaczego w następnym filmiku. I jeszcze taka informacja, że nie wiem, co się dzieje, czy to ze względu YouTube coś robi, czy coś, bo widzę parę komentarzy, widzę, że przyszły, a jak otwieram je, to po prostu jest pusto, nie mogę odpowiedzieć, więc przepraszam Was, jakby ktoś się czuł obrażony, nie obrażajcie się, bo po prostu ja nie widzę tych komentarzy, wiem, że przyszły, bo na przykład widziałam, że Iwonka R. ostatnio pisała komentarz. No niestety nie mogę odpowiedzieć. Ostatnio jeszcze pisała Entliczek Świetliczek. Świetliczek, dobrze powiedziałam. To jest z kanału. Też przepraszam cię, że nie odpisuję, ale po prostu nie widzę go. Pisze mi, komentarz nie może być otworzony, więc nie wiem, dlaczego tak się dzieje, więc przepraszam, gdyby ktoś pisał i nie odpisze na komentarz, bo po prostu nie mogę. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Czekajcie na następny filmik, będzie bardzo ciekawy. Zobaczycie, zobaczycie, dlaczego jestem zmęczona. Właśnie. Zobaczycie, dlaczego jestem zmęczona. I co? Zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że ta bransoletka Wam się spodoba, bo mi się bardzo spodobała. Nie jest na pierwszy rzut oka jest, wygląda, że jest trudna, ale słuchajcie, ćwiczyć zawsze trzeba i jeżeli ktoś będzie chciał, to naprawdę po którymś razie już coraz łatwiej idzie. A jeszcze, żeby nie było, że dla mężczyzn nie robię. Słuchajcie, mężczyźni, moi kochani. Jeżeli Wam się podoba taka bransoletka, to słuchajcie, zawsze możecie zrobić swoim żonom, swoim partnerkom, swoim siostrom, więc do dzieła. Ja mam nadzieję, że w końcu się doczekam jakiegoś zdjęcia i że będę w końcu, jak to się nazywa, usatysfakcjonowana? Tak. Tym, że robię, bo robię to dla Was, żebyście Wy mogli sobie zrobić takie bransoletki. Więc co? Miłego oglądania. Ok, dzisiaj słuchajcie, potrzebujemy takiej żyłki. Ja sobie kupiłam normalnie wędkarską żyłkę. Najważniejsze, żeby było 0,20 mm, żeby to była cienka żyłka. Oczywiście igłę. Ja mam srebrne koraliki, takie małe. 4 mm mam takie czarne koraliki i 2 mm mam takich niebieskich. Powinny być 3 albo też 4. 2 troszkę wydaje mi się, że za mało, no ale no niestety, takie mam. Oczywiście łańcuszek pod kolor tych, więc dzisiaj jest srebrny. Zapinkę, no i oczywiście kółeczka. Więc co, zabieramy się do pracy. Ok, mam igłę z żyłką. I pierwsze co, to 5 czarnych koralików. 5 czarnych. Przepraszam, jak słyszycie samochody, ale niestety strasznie jeżdżą dzisiaj. Dobra. Robimy pętelkę. Pętelkę, którą mocno zawiązaliście.
Obcinamy. Przewlekamy jedno i mocno. Ok. Tak zaczynamy. Potrzebujemy trzech teraz niebieskich koralików. I teraz tak jakby cofamy się o jedno. Widzicie? Teraz jeden do przodu. Trzy koraliki niebieskie. I znowu cofamy się. Widzicie? Bo tu jest żyłka z przodu, a my się cofamy. I teraz znowu do przodu jeden. I znowu do tyłu. Widzicie? Tu jest żyłka. A my musimy tak jakby się cofnąć. I na razie starczy niebieskich. Robimy tutaj jeden do przodu. Później dajemy sobie tutaj jeden srebrny w środek. Widzicie? I przekładamy tutaj. Widzicie? Daję w ton koralik i w pierwszy niebieski. Wygląda to tak. Teraz między te niebieskie po jednym koraliku. Najpierw tak. Teraz, jak widzicie, tutaj jest to łączenie, to te koraliki łączę razem. Tu nie daję między tymi koralika. To wygląda tak. I znowu jeden. Jeden. I widzicie, jak biorę i łączę te dwa. I wygląda to tak. Widzisz? Widzicie, tu są te łączenia. A ja daję między tymi. Znowu tutaj jest jeden. Daję go tu. I go daję tu. Tutaj. Dobrze tą żyłkę, żeby wszedł na miejsce. I wygląda to teraz tak. Jesteśmy tu. Tu jesteśmy. Tu jak ten niebieski ostatni. I teraz musimy przewlec igłę przez to i przez ten srebrny.
Widzicie? Jest to tak. Teraz wygląda. Bierzemy. I wracamy. Widzicie, tu mamy żyłkę, a ja wracam o 1. Proszę. I taki mamy dzyndzelek. Teraz nie idziemy w kółko, tylko bierzemy tego czarnego, wbijamy się i pierwszego niebieskiego i jak się uda od razu w pierwszego srebrnego. O, widzicie? Te trzy. Raz, dwa, trzy. Przewlekamy. Widzicie? Teraz pięć srebrnych, przewlekamy, tu mamy żyłkę, przewlekamy w tego srebrnego. I proszę, wygląda to tak. Teraz znowu nabieramy 5. Znowu mamy 5. I idziemy z tego pierwszego srebrnego. Widzicie? I teraz wygląda to tak. Kolejne 5. I w kolejny srebrny. Ok, ostatnia piątka. Teraz przekładamy przez ten niebieski i teraz przez 2 czarne bez srebrnego. Jeden czarny. I drugi czarny. Srebrny sobie darujemy. I teraz w czarny. Widzicie? Kolejny czarny. Teraz niebieski i teraz od tego przez 4 srebrne i już jeden zrobiliśmy. Teraz musimy zrobić taki dzyndzelek tu. Widzicie, ten jeden tutaj, tu z tego co wzięliśmy, tylko on się trochę później naprostuje, on będzie na środku, więc bierzemy teraz 3 sztuki i
wracamy przez tego jednego. Na razie. Widzicie? Ale musimy jeszcze sobie zrobić o, przez jeden i przez drugi, bo ten będzie na środku. I teraz bierzemy 5 czarnych i jak widzicie, mamy po tej stronie żyłkę, to musimy odwrócić. Nasz element i tak jakby od tyłu. Znowu. Od tyłu jest. Mamy. I teraz idziemy przez dwa koraliki. Proszę. Dwa koraliki. Przełożyliśmy. Teraz trzy niebieskie. Trzy niebieskie. I przekładamy przez ten jeden. Widzicie? Jak Wam będzie trochę luźniejsza żyłka, tym się nie przejmujcie, bo zawsze żyłkę możecie docisnąć. Ona jest fajna, na niej się fajnie pracuje. Więc nie denerwujcie się, spokojnie, trzeba ćwiczyć. Idziemy teraz do przodu, jeden, trzy niebieskie.
nadzieję, że tak będzie lepiej trochę z lampą. Teraz przekładamy przez srebrny i przez czarny. Widzicie? Tu jest za czarnym. Teraz idziemy do góry. Czarny. Czarny. I teraz niebieski. Może nie będzie tak. Chyba tak będzie lepiej. Teraz przekładamy przez cztery srebrne. Nie musicie od razu przez cztery przełożyć, jak Wam się nie uda, tylko przez dwa i dwa, może być nawet przez jeden, jak tylko sobie dajecie radę. Najważniejsze, żeby było. Dobra, teraz jest przełożony. I robimy kolejne łącze. Widzicie? Trzy. I przekładamy przez cztery. No i słuchajcie, kolejne czarne, kolejne niebieskie, wszystko robimy tak samo, aż powstanie długość bransoletki. To w takim razie bransoletka już zrobiona i pokażę Wam coś, co ja zrobiłam błąd w tej bransoletce, żebyście widzieli, jak widzieliście, jest łącze. Łączę i brak łącza. Widzicie, no zapomniałam. No ale to nic nie szkodzi. Tego aż tak nie widać. Dopiero jak się pokaże. U mnie jest to 7. 7 jest? Tak, 7. 7 takich elementów. Na moją rękę będzie akurat. Teraz co robimy? Zakładamy oczka. A, i jeszcze jedno. Ja tutaj, wiadomo, że to jest moja bransoletka. Nie dość, że popełniłam tutaj błąd, to jeszcze na końcu za bardzo chciałam wepchnąć igłę w koralika i mi jeden koralik pękł. Dlatego to tak wygląda, nie inaczej, no ale mówię, to jest dla mnie, więc to nikt nie będzie chodził w tym. Inny. Tutaj zrobiłam poza kamerką, bo no było ciężko przez to, że ja to zepsułam. No ale no nic. Bym musiała po prostu całość zepsuć, bo nie da się tego naprawić. Więc to wygląda tak. Trochę zepsute, ale nic nie szkodzi, nikt nie zauważy. To jest moje. A teraz z drugiej strony. Z drugiej strony zakładam coś takiego. Lubię sobie tutaj dać oczko, bo wiadomo, że czasami ręka chudnie, czasami tyje. No, wiadomo. I żeby poćwiczyć przed Wami, to sobie zrobiłam jeden taki. Akurat to będzie końcówka do tego. Więc otwieramy oczko, kładamy
Składamy też łańcuszek i zamykamy. No i tak się prezentuje moja bransoletka. Musiałam poprosić Ramazana, żeby mi zapiął, ale proszę. Jest taka. Wydaje mi się, że fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba ten wzór. Kolory też nawet fajnie wyszły. Więc jak Wam się podoba, to dajcie mi łapkę w górę. Jeżeli nie, to dajcie łapkę w dół. Nie obrażam się, subskrybujcie, udostępniajcie znajomym. Już jest Was prawie 430 osób, więc bardzo się cieszę. Nawet nie wiecie jak bardzo, przynajmniej od razu pozdrowię nowych widzów, starych widzów. No i pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać, czy komentarze faktycznie doszły i się nie obrażać na mnie, jeżeli bym nie odpowiedziała, a staram się zawsze odpowiedzieć, dobrze wiecie. Więc do następnego filmiku. W poniedziałek będzie bardzo ciekawy. Więc przynajmniej moim zdaniem, więc czekam na Was. Girusiurus!